10 tysięcy złotych za monetę jednogroszową drugiej RP w wyjątkowych okolicznościach. A więc cześć, witajcie. Moneta z okresu drugiej RP, 10 tysięcy złotych, screen z licytacji, licytacje najbardziej wiarygodne. Ludzie licytowali, żeby ją kupić. 10 tysięcy złotych, 19 grudnia, tuż przed świętami. Moneta w slabie NGC MS66, bardzo wysoka nota RD, niespotykana nota. Egzemplarz z tak zwaną połyskiem mylniczym, pełną czerwienią. Nakład jest bardzo wysoki, 30 milionów sztuk, czyli nie jest to niski nakład, natomiast stan zachowania powoduje, że ona jest wyjątkowa. Taka moneta luzem w stanie pięknym około 100 zł, tak jak tutaj widzicie, ona luzem około 100 zł w stanie idealnym, w stanie zniszczonym od 1 do 5 zł, natomiast cenę ustanowił wysoka nota NGC. Tutaj już macie screen, co to jest NGC. Jedziemy dalej. A slab NGC to jest coś takiego, moneta pakowana przez fachowców, znawców numizmatyki o wysokich notach. Tu MS64, tam było MS66, to jest tak zwany grading dla tych, co jeszcze nie wiedzą. I ta monetka na stronie awersu wygląda tak, przepiękna. Ja nie posiadam rocznika 23, natomiast 34 posiadam. Ta moneta na awersie wygląda tak. Spójrzcie, przepięknie wykonana moneta II Rzeczypospolitej. Piękne monety II RP w wyjątkowych okolicznościach, w wyjątkowych stanach. Ceny powalające 10 tysięcy złotych. Ktoś sobie zrobił prezent pod choinkę. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej! Niesamowicie piękne są monety II RP. Zwykły jeden grosz, a moneta dzieło sztuki.